Witam wszystkich serdecznie na kanale MedMax. Ja oczywiście jestem Max. Witam wszystkich moich wiernych widzów, i tych nowych, i tych stałych. Słuchajcie, ja lubię takie chwile, gdy produkt lub też firma z Polski jest na ustach całego świata. Wtedy faktycznie duma mnie osobiście rozpiera, jako prawdziwego, słuchajcie, Polaka. Tak samo jest i w tym przypadku, choć nie na tak, słuchajcie, dużą skalę, jak na przykład w przypadku Wiedźmina. Ale słuchajcie, wszystko się może zmienić. Chodzi oczywiście o nową grę naszego studia Bloomber Team. Zanim przejdziemy do samej gry i zobaczymy, jak gra się prezentuje, to należy co nieco powiedzieć o samym studiu, który wyprodukował grę właśnie Observer i która zyskała na samym początku dość szybko rzesze fanów, ale i dość dobre recenzje oraz same oceny. Trzeba tu wspomnieć na przykład o GameSpot, który dał 9 na 10, Dark Station, który dał 4,5 na 5 oraz Game Informer, który dał 9 na 10. Słuchajcie, Bloomber Team, krakowskie studio działające od 2008 roku, założone przez Piotra Babieno i Piotra Bielatowicza. Na początku studio koncentrowało się na tworzeniu gier na zlecenie, na przykład na PlayStation Portable czy też na Nintendo DS. Przełomem dla studia okazał się rok, słuchajcie, 2012. Wtedy ukazała się niezależna produkcja Amen. I choć sama gra spotkała się z umiarkowaną reakcją graczy, to zysk z tej gry pozwolił na stworzenie kolejnej gry, jaką był Deathmatch Village. Deathmatch Village chyba, tak? Czy tam Deathmatch Village. To była, słuchajcie, hybryda strategiczno-zręcznościowa. Ale tak naprawdę największym przełomem dla studia Bloomber Team, słuchajcie, był rok 2016, a więc tak naprawdę to nie tak dawno, rok temu. Wtedy właśnie, rok 2016, wtedy też właśnie ukazała się gra Layers Fall of Fear. Była to, słuchajcie, pierwszoosobowa skradanka z elementami horroru, gdzie gracz wciela się w niezrównoważonego psychicznie malarza, próbującego dokończyć swoje ostatnie malarskie dzieło. Trzeba przyznać, że gra była oceniana dość wysoko i choć bez żadnych tam jakichś większych fajerwerków, to zyski były, słuchajcie, były na tyle duże, co też pozwoliło na rozwinięcie skrzydeł naszemu studiu Bloomber właśnie Team, czego właśnie efektem jest gra Observer. Pierwszoosobowy horror osadzony, słuchajcie, w cyberpunkowym uniwersum, a dokładniej w mieście Kraków. Dokładnie tak. Wcielamy się, słuchajcie, w Daniela Lazarskiego, który jest detektywem neuronowym zwanym Obserwatorem, który potrafi hakować umysły podejrzanych. Nie chcę, słuchajcie, opowiadać o fabule, bo ją poznamy podczas samej gry. Należy tylko nadmienić, że przez większości recenzentów gra Observer jest uznawana za najlepszy horror, co mnie osobiście przeraża, bo choć horrory, słuchajcie, uwielbiam, czy to wersji kinowej, czy to wersji growej, to niestety, ale samo granie w grę, która jest grą horrorem, jest dla mnie osobiście dodatkowym horrorem. Więc mało tego, że horror jest na ekranie, to jeszcze horror się dzieje w mojej głowie. Ale słuchajcie, tak już na sam koniec jedna taka ciekawostka na temat tej właśnie produkcji gry Observer, która niewątpliwie, słuchajcie, jest godna uwagi, a dokładnie chodzi o głównego bohatera, którego gra znakomity, słuchajcie, aktor Rutger Hauer, którego znamy z znakomitego filmu o tej samej tematyce, jaki był Łowca Androidów. A już teraz serdecznie Was zapraszam na grę z moim skromnym udziałem. Zapraszam serdecznie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, piszcie i grajcie. Pozdrawiam i zapraszam na grę Observer. Jesteśmy już w grze Observer, cyberpunk. Taka, słuchajcie, namiastka, taka zapowiedź przed cyberpunkiem.
od studia CD Projekt Red. Sobie troszeczkę, słuchajcie, ściszę, bo nie chcę zawału dostać. Słuchajcie, no, czy ja w tą grę będę grał, to zobaczymy po pierwszym odcinku, czy będę w stanie. Bo nie ukrywam, że moja wyobraźnia jest bardzo, bardzo rozwinięta i rozbudowana. I chciałbym się po prostu posrać tutaj przed monitorem. Grafika wysokie, ok, tutaj nic nie będziemy, słuchajcie, zmieniać. Dźwięk, wszystko jest ok. Rozgrywka, czułość polski, wszystko jest ok. No więc co? Zaczynamy. You there? Come in, Lazarski. Choinka nasza samochodowa. Lazarski, you there? Jak wejść? Interakcja? Come in, Lazarski. Yeah, I'm here. You okay there? I've been hailing you for the past 5 minutes. I'm fine. I must have dozed off. No rest for the wicked. How's the Dream Eater treating you? Well, I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Hardy har. I'm serious, Dan. Your signal's all over the place. Have you taken your meds? Jakie leki? Pierdziele, coś, a to jest czasem my nie siedzimy w polonezie? Ty, no coś a la polonez. Rower. Ale kurwa, czad. Nie ma co. Polonez. Aha, dobra, czy wzięliśmy leki? No cholera, jeszcze chyba nie. Not in a while. Do it now. I need you in good shape. Wciśnij środkowy przycisk myszy, aby sprawdzić stan zdrowia i zażyć synchronizynę. O! Rutger Hauer. Mało, że głos, to jeszcze jego portret. Co mam zrobić tutaj? Już. There you go. Looking better already. Yeah. Wouldn't want me to mess up. Can you see the headlines? Another leech goes berserk. Don't be like that. It's just... Yeah, yeah. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na służbie chyba, więc spytamy się, czy masz dla nas jakąś robotę. What's this about? Just checking in, or you need me downtown? Nah, just a checkup. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, it's not pretty. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. Covering your tracks, you mean? Careful what you say. This is a monitor channel. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left of me? Dad. What happened? Where have you been all this time? Away from you? It's funny. I thought it would be easier. Hear your voice after all these years, but it really isn't. Come on, Adam, don't start. I really thought I could pull it off, you know?
was so close to making a difference, to setting us all free. And now it's... can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are, I'll come and get you. Shit. Dad, for once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember, you're not in control. Adam, can you hear me? You still there? Adam. God damn it. Dad? Dad? Matriarch, display caller ID. Displaying now. Krabinski. That's new. Matriarch, locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam, the stacks. You just had to hit bottom, huh? Rock fucking bottom. Nieźle, ale muzyka, sami przyznajcie, zajebista. Kraków. Oh, fuck. Odkurzacz? Dobra, gdzie my jesteśmy? Aha, w tym budynku. Ten stos to chyba jest taka nazwa dzielnicy, prawda? Chyba już nie można być niżej. Kto powiedział? Nasz Daniel. Dołącz do nas. Idziemy. To get out. Easy there, Tin Man. I'm not looking for trouble. Oh, Tenant? Huh? Sort of. Name? Kurwa. Lazarski? Grabinski. Leon. Grabinski. Tenant. Mm-hmm. Oh. Apartment 7. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Backwards and forwards. Thanks. Door open. Słuchajcie, ważne jest... Pierwsze parę minut z grą. Muszę powiedzieć, że chodzi o pierwszy
pierwsze chwile to jak najbardziej jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę. Zobaczmy, jak to będzie później, prawda? Czasami jest tak, że pierwsze chwile są chujowe, później okazuje się, że jest zajebiście, albo też początek okazuje się zajebisty, później okazuje się, że jest chujowy. Dziękuję, kurwa, już. Dziś otwarte. Dziedziniec. Wiecie co, ja sobie ściągnę moje okularki. Bo nie widzę. Dobra. Attention citizens. Curfew is now in effect in all Class C districts. Remain in your apartments and enjoy your chosen holographic content. Thank you for your cooperation. Godzina policyjna? No powiem wam, że taki świat cyberpunkowy już taki jest tu w stu procentach, co? A tu, siop. A, prosto? W lewo? W prawo? Kurwa, powiem, że nie wiem. Ja się pierdzielę. Nie, w prawo, w lewo, tak. Prosto w prawo, w lewo. Okej. Okay. Czy trochę moja myszka jest zbyt czuła? Czułość myszy. Sobie zmniejszymy jeszcze bardziej. O, tak już będzie lepiej. Gdzie my są? My są tu. Pokój numer chyba to był 7, tak? Czy nie? Z tego wszystkiego zapomniałem. No, chciałbym być. A, zapnięty. Gra się zapisała. To znaczy... oglądać. Z graniem mam problemy. Ty, gdzie ja miałem iść? Ja pierdolę. To jest horror. Chyba był 7, tak? Pokój. Gdzie jest, kurwa, 7? Piątka. To jest WC, to tutaj nie. Ósemka. Jest 7. Chyba. Thank you.
przejdź. Nazarsky, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. This is Nazarsky 656210. Setting up a crime scene. I need to check the victim's compass for connections. Co tu mam zrobić? 6 million volts wasn't enough. Przytrzymaj RMB. Kurwa, co ja mam do chuja pana przytrzymać? RMB? Chyba nie to. Przytrzymaj RMB. RMB. Ty, kurwa. Mówcie mi. Przytrzymaj RMB, czy ktoś wie? O co tu chodzi? Bo ja kurwa nie chuja. Sterowanie. Zbliżenie, interakcja, dziennik, kłócny bieg, noktowizja, biowizja, wizja EM, EQF, chuj. Nie włączam. Co ja z tym wszystkim? Kompas ofiary. Kurwa, jego mać. Ni chuja nie wiem, o co chodzi. Ciśnij kurwa E. Wciskam E. A, victim dobra. Is equipped with an ID mixer. Identification not possible. Damn it. HN. Gotta start somewhere.
erratic tactic pattern, indicating the killer was in a frenzy. The head was removed post-mortem. It's possible the killer took it. Motive unclear. ID check failed. Time of death, about an hour ago, before he caught me. Czy coś tu jeszcze mamy? Brak danych. No i chuj. Słuchajcie, jeżeli piszę RMB, to trzeba musić przytrzymać prawy przycisk myszy, po prostu. Czy tutaj coś jeszcze jest? No otwórz to. Jak on to ma otworzyć? Nie ma? Nie. Nic tu nie ma. Dobra. Nic tu nie ma, dobra. Kolejny. No. Karta identyfikacyjna Adam Lazarski. Czy coś tu jeszcze jest? Jak ja to włączałem? Coś tu jest? Procesor. Cel Kairysynk 7. Producent Shiron. No dobrze. Już słuchajcie chyba więcej. Collateral damage or evidence disposal? Mieszkanie. Identyfikuj rozmówcę. Dobra. Co, to wszystko mamy zrobione, tak? Czy nie? O kurwa. Kapłyta główna.
To tak wygląda. Nic więcej. Nic więcej tutaj nie ma. Nic tu nie było. To są takie właśnie... Kurde... Czy to jest mój syn? Znajdziemy jakieś, nie wiem, resztki moczu DNA czy coś w tym stylu. Tutaj nic nie ma. No dobra. Coś jest? Zajebista sprawa, słuchajcie, te meble to po prostu już był za czasów chyba lata 80, 90. Taki styl mebli, w ogóle fajne połączenie jest dawnych lat z nowoczesnością, nie? Te platy, no to przecież takie ja miałem, słuchajcie, razem z moją matką jak mieszkaliśmy, takie dokładnie miałem, te krany, no ale jaja. I ta stara kuchenka na gaz. O, to było piękne. Czas. Otwórz to. No. Cóż to jest? Controlled substance 45F, better known as feed. You've never touched this one. Coś tu jest, panowie. So this is your apartment. Doesn't mean it's your body. Okay. O, trochę chłodniej od razu. Od razu lepiej. Tu. Moją mańkę. O, tak. Tego mi było trzeba. Coś tu mamy? Nic nie mamy, dobra. Coś tu jeszcze jest. Dobra. Ani to. Też chyba nic nie będzie. Nie. No dobra, to wszystko już przejrzeliśmy. Prawda? Nic tu cholera nie ma. Wszystko przejrzane. Wejdź na to. Nie możesz. Wychodzimy stąd.
Ogólnie to tylko kolorowo nie jest. Wychodzimy. Guess I triggered the security system. Must be a way to deactivate it. Co ty chcesz zrobić? Kurwa, dezaktywować? To masz kurwa, co to zrobisz? Ja pierdolę. To teraz nie wyjdę. Kot. Środkowy. Wiecie co? Kod? Ja pierdolę. Nie ma żadnego jakiegoś ukrytego czegoś? Skąd ja mam to wiedzieć? Kurwa, jaki to jest kod? O mój Boże.
życia, ale... No nie wiem, słuchajcie. Nie wiem. Zagadki, słuchajcie, ale nie aż takie. Człowiek, kurwa, godzinę spędził. No ale wiecie co? Tylko ja, kurwa, wiedział... Zamknij to, kurwa. Masakra. Istna masakra. Dobra, słuchajcie, to już tak troszeczkę dłużej, długo ta gra trwa. Więc może, słuchajcie, zobaczymy się w następnym odcinku. Jeśli oczywiście będziecie mieć ochotę, to śmiało walcie. Mam nadzieję, że wtedy już zagadkę uda mi się rozwikłać. A ja sobie teraz, słuchajcie, pomyślę, co ja takiego pominąłem.